na kolejnym spotkaniu z cyklu Karty Historii, które postanowiliśmy tym razem, zresztą już tradycyjnie w tym okresie, poświęcić tematowi Solidarności. Tym razem to spotkanie łączy się z otwarciem wystawy Solidarni ku Wolności. Chcę bardzo serdecznie powitać Muzeum przybyłych na spotkanie pana starostę Pruszkowskiego, pana Zdzisława Sibierę. Pana Maksyma Wołosia, przewodniczącego Rady Powiatu. Chcę również powitać bardzo serdecznie pana Andrzeja Wróblewskiego, przewodniczącego Pruszkowskiego. No i dwie panie radne, panią Marlenę Dratwę Wacławek, i panią Dorotę Beatę. Ale podpowiem mi pani nazwisko? Panią Beatę Turczyn. Najmocniej przepraszam. Witam również bardzo serdecznie przewodniczącego Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego, pana Piotra Zaparta. Przewodniczącego tego stowarzyszenia, pana Przemysława Siedzińskiego. No i tu jestem winna państwu bardzo ważną informację. To spotkanie organizowane jest właśnie po raz pierwszy zresztą, bo jest to stowarzyszenie, które się tworzy właśnie ze stowarzyszeniem, Pruszkowskim Stowarzyszeniem Patriotycznym. Także jest to pierwsze spotkanie i mam nadzieję, że będziemy tych spotkań organizowali więcej. A teraz kilka słów, jeśli państwo pozwolą na wystawę. My tutaj w muzeum mamy wystawę stałą, która uniemożliwia nam prezentację większych wystaw czasowych. I może w nie najlepszych warunkach, ale jednak, bo to temat bardzo istotny, postanowiliśmy zaprezentować państwu wystawę zatytułowaną Solidarni ku Wolności, przygotowaną między innymi przez pana Jacka Józwę, przez pana Mieszka Zielińskiego i Włodzimierza Domarackiego. Wystawę, która została przygotowana wspólnie z Muzeum Historii Polski. To wystawa arcyinteresująca, która będzie pokazywana w muzeum do końca stycznia i chcę państwu przy okazji powiedzieć, że ta wystawa posłuży nam również do przeprowadzenia lekcji muzealnych, lekcji i warsztatów muzealnych, ponieważ dla nas bardzo istotną rzeczą jest to, by ta historia, którą się tutaj w muzeum zajmujemy, docierała nie tylko do tych, którzy ją pamiętają, którzy jej doświadczyli, do państwa w naszym wieku, ale również do ludzi młodych. Dlatego została już opracowana specjalna lekcja muzealna i warsztaty i będzie przeprowadzona cała akcja w powiecie pruszkowskim. Odbędą się lekcje i warsztaty dla szkół. Ja nie bardzo mogłam zgłosić przed spotkaniem, czy ktoś chciałby zabrać głos z osób, które miałam przyjemność powitać. W związku z tym pytam teraz, czy pan przewodniczący, czy pan starosta powiatu pruszkowskiego chciałby przy tej okazji zabrać głos?
te elementy, które nasza historia ma naprawdę duże i duże liczby, a może niektórzy uważają nadbyć, bo mamy po prostu obciążenie historią, to jest faktem istniejącym i faktycznie z tego też powodu wszystkie elementy, które mają ten jeden element, który łączy to, co polskie, to, co patriotyczne, to, co jest elementem budującym Polaków, musi być bezwzględnie pamiętane, zachowane i przypominane, inaczej mówiąc, uczone cały czas. Mamy to, co niewiele narodów na świecie ma. Mamy swoją historię, mamy swoją dumną historię i to trzeba bez przerwy pokazywać. To, że jesteśmy w Europie i będziemy w tej Europie, dlatego nikt nie musi przypominać. Byliśmy zawsze i to jest oczywistą rzeczą. Natomiast też się trudno z tym zgodzić, że na przykład na siłę będziemy mieli teraz jakieś normy europejskie, które wiele państwa nam przystają i nie są dla nas akceptowalne. Po prostu mamy swój własny zasób doświadczeń historycznych i tak dalej. To po prostu jest dla mnie w sytuacji tej, która jest obecnie w wolnego kraju, z jakimiś tam problemami, które każdy kraj też ma, to jest oczywiste. Druga refleksja tutaj, na tej sali siedzą osoby, które w dużej części pamiętały, ja też pamiętam dokładnie ten dzień, w którym był moment stanu wojennego, kiedy było to inaczej. Był duży mróz, było dużo śniegu, było wtedy bardzo nieprzyjemnie. I ja pamiętam swoje myślenie, czy ja dożyję czasu, kiedy będę mógł robić coś według normalnego swojego osądu, nie patrząc się na to, czy ktoś mnie to trzyma mi naniesie, czy ktoś będzie jakąś osobą, która coś takiego zrobi. Dożyłem, z tego się bardzo cieszę i sądzę, że teraz już jako osoba publiczna, pełniącą funkcję, mam ten zaszczyt i godność po raz drugi, będę chciał na tej właśnie kanwie budować moich doświadczeń, mojego poznania środowiska, też ludzi, którzy tutaj żyją, wszystko to, co jest istotne dla tej właśnie historii. Jesteśmy w miejscu, które dla Pruszkowian, dla Warszawiaków jest miejscem szczególnym i ta historia po prostu tutaj się nam z takim bolesnym elementem po prostu wbija w naszą bramę. Całe szczęście, że potrafiliśmy do tego doprowadzić, że to muzeum powstało, jesteśmy z tego muzeum dumni. Mam nadzieję, że ono będzie robiło tę pracę przez wiele jeszcze lat, żeby dopełnić wszystkich obowiązków. Pani dyrektor, zaangażowanie, to jak to działa w tym zakresie, jest godne tylko pochwały. Ale sądzę, że również jeszcze dodatkowe elementy, które musimy dołożyć, czyli połączyć to wszystko z Warszawą, z powstaniem, z Muzeum Powstania Warszawskiego, jest przed nami. Ja tylko mogę deklarować tą właśnie rzecz, że poświęcimy temu dużo czasu. Zresztą w ogóle chcemy, to jest taka bieżąca informacja, całkowicie jak gdyby odróżnić, wyróżnić kulturę jako coś odrębnego, gdzie będziemy poświęcali temu na to sporo czasu, jak również środków finansowych. Sądzę, że Rada będzie przychylna taką właśnie zmianą, bo to nie, którzy mówią, nie tylko żyje się chlebem, prawda? I to, proszę Państwa, jest mój i nasz obowiązek. I to tylko mogę deklarować. Nie chciałbym się rozgadywać, bo można bardzo wiele, natomiast chciałbym, żeby właśnie takie momenty były jednoczące, ludzie nie starali się wyróżnić w tych sprawach, chcę też postaram to raczej budować. I ten element właśnie budowy wspólnej historii powinniśmy cały czas mieć do siebie. Dziękuję Państwu. Ja myślę, że jest naszą polską historię trzeba za wszelką cenę traktować jako całość. I wydaje mi się, myślę, że Państwo myślą podobnie, że nie byłoby Solidarności, gdyby nie było wcześniej Powstania Warszawskiego. Nie byłoby Powstania Warszawskiego, gdyby nie było poprzednich powstań, ponieważ naród buduje się w pewnym ciągu. I pewne wartości, pewne idee trzeba za wszelką cenę zachować. W naszej historii było wiele czynników, które pozwalały zachować ideę wolności. Była nią również literatura. Gdy ja spotykam się teraz z ludźmi, którzy przychodzą i opowiadać swoją wojenną historię tutaj w Muzeum Dura, którzy mówią o swoim wypędzeniu Warszawy, bądź mówią o swoim udziale w Powstaniu Warszawskim,
to gdzieś w naszych rozmowach, które nagrywamy, archiwizujemy, zawsze dochodzimy do przyczyn. I okazuje się, że są to ludzie, którzy wychowani są na pewnej tradycji przekazywanej przez literaturę, przekazywanej przez kulturę, przez rodzinę. I to są wszystko rzeczy bardzo istotne. Ta solidarność, która powstała, która tak intensywnie działała, która została tak brutalnie potraktowana 13 grudnia 1981 roku, wyrosła z pewnej myśli, z pewnego działania, z pewnych potrzeb i dlatego właśnie dzisiaj to spotkanie i dlatego też te lekcje, o których mówię, że będą, bo to jest ważne. Dziś chciałabym oddać w tym momencie już głos ludziom, którzy bezpośrednio działają i bezpośrednio tamtą rzeczywistość stworzyli. Rzeczywistość, która powinna trwać w naszej świadomości i być dla nas wzorem. Zapraszam pana Bolesława Jabłońskiego. Towarzyszyć panu w tej opowieści będzie pan Jan Wójczycki. Mamy też zaplanowany, piękny i bardzo patriotyczny element artystyczny. I będzie nam tutaj przewodzić w śpiewie pani Iwona Kowal. Na koniec natomiast zaproszę do obejrzenia wystawy. Poleczku, to za chwilę dać, dobrze? A my zaczniemy od tego generalnego. Dobrze. Dobrze? Dobrze. Ja mam takie swoje delikatne, prywatne związki z Dulagiem, bo tutaj rodzina ze strony mojego wuja lądowała. Na szczęście większość osób się połapała jakoś i przeszła przez to, jak to można mówić, się orzece suchą nogą. Także ja mam swój taki też sentymentalny związek z tym miejscem. Natomiast, ponieważ jak już tutaj padło, te daty dzisiaj grudniowe tak się nam kotłują i wiążą, to chciałbym zacząć od tekstu, który został opublikowany w grudniu zeszłego roku w miesięczniku Historia w sieci anonimowej autorki, która do dzisiaj się nie ujawniła, która chodziła na dyżury, żeby pilnować katyńskiego krzyża w dołku katyńskim na Powązkach Wojskowych, która przesłała ten wiersz redaktorowi naczelnemu profesorowi Janowi Żarenowi. Myślę, że to jest coś, co nas jakby ogarnie nam zakres naszego spotkania. Ja będę się wspierał troszkę lat. Metryka mi poszukła, wzrok wysiadł, także pan. A może wygodniej będzie panu jednak siedzieć? Ja może jeden. Rzeczywiście, przepraszam, to nie jest dowód lekceważenia, ale rzeczywiście tak będzie wygodniej. W imię Ojca naszego, Boga Prawdy Jedynego, w imię Ojca Ziemskiego w więzieniu zamęczonego, w imię Matki pod krzyżem, jak posąg skalienia, w imię mojej Matki Ziemskiej w śledztwie torturowanej, w imię mojej ciotki latami w ciemnościach więzionej, w imieniu moich wujów, którzy własne buty i paski zjedli z głodu w kopalniach Workuty, i tam już pozostali widma bez imienia. W imieniu tych, co nigdy nie wyszli spod ziemia, co nigdy alejami nie przeszli z paradą, w wolnej z ich krwi powstały. Tych, co na wygnaniu myli w kostnicach trupy, w garkuchniach talerze,
sławni generałowie, walczni żołnierze. W imieniu tych, co trwali, wiernych polskich chłopów, co wrócili na zgliszcza z wojennych okopów, z łagrów, stalagów, obozów, by tu stracić życie, tu, w swej własnej ojczyźnie. Czy wy mnie słyszycie? Wy, co krzyże stawiane na katyńskim, symbolicznym grobie, przez lud wierny swym braciom i sobie trzykroć wyrwaliście z poświęconej ziemi. Precz od naszych umarłych, my ich pogrzebiemy. Będą nam fundamentem, węgielnym kamieniem, na którym stanie pomnik Polski wyzwolenia. A teraz jedna z piękniejszych pieśni. Taki kraj. Spróbuję się podłączyć za chwilę. Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód. Nasz pępek świata, nasz biedny kraj. Jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągnący dym. Wierzby jak mary w melonach mgły. Tu krzyż przydrożny, tam święty graj. Jest takie miejsce, taki kraj. Na kto tutaj zechce w rozpaczy tkwić, załamać ręce, płakać i pić. Ten święte prawo ma bez dwóch zdań. Jest takie miejsce, taki kraj. Nadziei uczą ci, co na stos umieli rzucić swój życia los. Za ojców groby, za trzeci maj. Jest takie miejsce, taki kraj. Z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi, zwycięskiej chwały nadchodzą dni. Dopomóż Boże i wytrwać daj. Jest tu nasze miejsce, to nasz kraj. Dziękuję, moi. Poszedłem w bój jako wasz dziadek, a ojciec mój, jak ojca ojciec i ojca dziad, co z regionami przemierzył świat, szukając drogi przez krew i blizny do naszej wolnej ojczyzny. Synkowie moi, da nam to Bóg, że spadną wreszcie kajdany z nóg. I nim wy męskich dojdziecie sił, ja wam się stanie, co dziadek śnił. Szczęściem zakwitnie krwią wieku brzyzny łan naszej wolnej ojczyzny. Synkowie moi, lecz gdyby Pan nie dał wzejść zorzy z krwi naszych ran, to jeszcze w waszej piersi jest krew na nowy świętej wolności się. I wy pójdziecie po dni spuścizny na bój dla naszej ojczyzny. Proszę Państwa, po wystąpieniu pana starosty, po wystąpieniu pani dyrektor, widzę, że trafiłem we właściwe miejsce i bardzo się z tego powodu cieszę. Dlaczego zaczęliśmy niejako od części artystycznej? Otóż nie wiem, czy wiecie, że na początku stanu wojennego, gdzieś na przełomie grudnia i stycznia, w NKWD powstała specjalna komórka, która w
pracowała nad tematem kształtowania postaw patriotycznych przez literatów i malarzy i ludzi uprawiających sztuki piękne. I dlatego podkreślenie tego związku przeżyć historycznych uważam, że jest celowe. A teraz, proszę Państwa, to jest odznaka pamiątkowa naszych grup oporu, która obejmuje tylko daty 81-89. W rzeczywistości zręby tej naszej organizacji kształtowały się nieco wcześniej. Otóż grupa kolegów uprawiających walki wschodu, taternicy i żeglarze, zorganizowali się po pobiciu Rólewskiego, aby stanowić grupę, która chroni ludzi i wiece przed ubecją. Druga grupa ludzi, która włączyła się do tej naszej organizacji, to byli ci, którzy od roku 1963 nawiązali współpracę z Episkopatem Polski w celu ochrony struktur kościelnych przed infiltracją ubecką. A to... Dziękuję. Teraz już jest. Dobrze, dziękuję. A od 1966 roku nawiązaliśmy współpracę nomenklaturę względów rodzinnych z wyższymi oficerami Armii Krajowej, pułkownikiem Kwiecińskim, Lipickim ostatnim szefem KDW, Lobkiem, czyli komandem, mecenasem Siłą Nowicą. Oni w jakiś sposób uczyli nas zasad. Dobrze, to dziękuję bardzo za podpowiedzenie. Oni uczyli nas zasad konspiracji i dzięki temu już nie byliśmy zupełnie w powijakach tuż przed rozpoczęciem stanu wojennego, bo w połowie listopada uzyskaliśmy informację, że to się miało wtedy nazywać stan wojenny. Udało się wtedy trochę zabezpieczyć papiery, ale najważniejsze uzyskać tak zwany telegraf bez drutu, czyli połączenie bez telefonu poprzez różnych ludzi, którzy nam sprzyjali. I tak na przykład między Warszawą a moją ciocią Zakopanem w ciągu 7-9 dni sprawdzone przekazy przechodziły. To się okazało potem nieodzowne w czasie kolportowania bibuły. Ale na początku jeszcze nie nazywaliśmy się grupami oporu. Były to grupy specjalne, których zadaniem było inwentaryzowanie kolaborantów i karanie ich. No to było bardzo różne były metody karania. Był łomot osobisty, łomot samochodu, skunk za samochodu, czyli potworny merkant, taki śmierdziel tak zwany. Czasami na przykład trzeba było panią porucznik ostrzec, żeby była normalnym człowiekiem. I do tej naszej grupy, która rozpoczęła różnego typu akcje już w grudniu, między innymi u Państwa w Pruszkowie, była audycja nagłośnieniowa, którą myśmy wykonali tutaj od takiego żądni w kierunku mechaników. Tam podłączyli magnetofon, kolega kończył technikum kolorowe, gdzie to się robi. I między 16 a 15 była audycja tutaj na PKP Polsu Pruszkowie. Nasza struktura organizacyjna o nazwie Grupy Specjalne miała następujące działy czy komórki, to wszystko jedno, jakby to nazwać. Mianowicie grupa uliczna, a więc ci najbardziej sprawni, którzy rzucali ulotki, starali tak zwane gadały, czy urządzenia nagłaszające, którzy dawali audycje radiowe. No i chronili demonstracje w czasie tych pierwszych dwóch lat, kiedy były demonstracje uliczne.
Była też grupa bardzo ważna, która siedziała cicho na zapleczu, to grupa techniczna. Oni przygotowywali się właśnie, gadały, radio, byli chemicy, którzy przygotowywali nam atrament do korespondencji zagranicznej i właśnie wspomniany wyżej skunks. I wreszcie transport. Transport początkowo obejmował rzeczy tak zwane wewnętrzne, czyli tutaj przerzuty papieru, farb, ludzi. I potem powstał transport prawie wyłącznie odbioru rzeczy ze Szwecji. I może to Państwu przekażę, w jaki sposób czasami się pozyskiwało ludzi do pracy. Otóż wyobraźcie sobie taką sytuację. Przyjeżdża koleżanka z kolegą, mówią: Bolek, musisz w ciągu godziny odebrać Svena. To Szwed, który przyniósł do Wallendowa. Nasz transport, tak zwany wewnętrzny z baru Hutnik, naszego kolegi, który tam był, pojechał z towarem na Mazury. Samochód kolegi w rozsypce. No, mój trabant nie nadawał się, dlatego że miałem maszynę drukarską. Więc poszedłem do dalszego sąsiada i mówię: Panie Andrzeju, widziałem, że przystępuje Pan do Komunii Świętej. Nie jest Pan gnidą komunistyczną. Więc od razu kawę na ławę. Nie mam wyjścia. W ciągu godziny muszę odebrać transport. Pojedzie Pan? On na to: no jak trzeba, to trzeba. Przeżegnał się i powiada: a teraz władza ludowa może na mnie skoczyć. I tak mi naskakiwała i opieka boska była nad Andrzejem innym. Oprócz wspomnianych grup, jeszcze bardzo ważną rolę spełniała grupa informacji defensywnej i intensywnej. No i między innymi dzięki działalności ludzi, którzy byli w nią zaangażowani, wiedzieliśmy 10-14 dni przed delegalizacją Solidarności, że na Krymie zapadła decyzja Breżniewa, Brygety i Rozgrymy. Oczywiście nie bardzo region na to reagował. No i proszę Państwa, jeszcze rzecz, która bardzo bliska memu sercu, to właśnie nasz przyjaciel Janek Kurczycki jeździł po całej Polsce, po salach kościelnych ze spektaklem Ksiądz Prymas Wyszyński o sprawie niepodległości Polski. Ku pokrzepieniu serca. Tego nie można było bagatelizować. To była bardzo ważna rzecz. Janek jako aktor nie bardzo mógł się ciągle pokazywać na ulicy, przy staleniu gadał czy rzucaniu wrotek, więc wykonywał inną pracę. Poproszę następny, bo tu jest druga nasza tablica, którą wmontowaliśmy na podwalu, na murach po drugiej stronie kościoła świętego Marcina. Pierwsza tablica przy współpracy z MRKS-em była wmontowana pod krzyżem papieskim na placu Piłsudskiego. Została wyjęta jedna płyta wyrwana z tych, bo tam płyty takie leżały. Tak. No ten wyjęta i w to miejsce została wstawiona z węgla, płyta włożona węglem upamiętniająca górników z Wujka. Tak, ofiary jakiegoś stanu wojennego i koledzy z grupy chemicznej zamontowali to bardzo szybko przy pomocy kleju. To miejsce było pod obserwacją i ciągle fotografowali z komendy garnizonu. I w pewnym momencie zorientowali się, że tam za dużo ludzi się kręci. No i sprowadzili bijące ręce, serce klasy robotniczej, czyli z ZOMO, z psami. I ten incydent wykorzystał potem Janek Pietrza, który również nosi naszą odznakę, do skomponowania piosenki Zakazane kwiaty, nielegalny krzyż. Dlaczego pokazujemy tą drugą płytę? Bo to jest fragment, który naszej drogi
która odeszła i rozmieniała się z RKW Mazowsze z Bujakiem. Nasz kolega dostał polecenie, żeby taką płytę zamontować. I proszę sobie wyobrazić, data była na 30 września. Zbigniew Bujak powiedział jakiemuś korespondentowi z Radia Wolna Europa, przypuszczam, że mógł być to ktoś postawiony, że 30 mamy tą płytę zamontować na podwale, prawda? Uznaliśmy, że to jest albo szczyt głupoty, albo wręcz dywersja. Ponieważ była już płyta, postanowiliśmy, że zamontujemy 3 dni przed terminem jak stachanowiec. No i udało się, ale to już to była bardzo poważna rysa. Jeśli można, Janku, następny daj. O, to chyba, ponieważ ładnie czytasz, tak, odczytaj, bo to jest mój list do Zbigniewa Bujaka, który obrazuje, dlaczego nasze drogi się rozeszły, dlaczego byliśmy solidarni, a nie solidarność. Już niestety się zdradziłem z umiejętnością czytania, tak wygląda na to, że będę to robił. Prezesie, od maja trwa dezorganizacja naszej pracy, w wyniku czego odeszło wielu cennych ludzi. 14 października bieżącego roku ty, RKW i my straciliśmy twarz wśród naszych współpracowników oraz przyjaciół z Gdańska. Sprawa strajku w rejonie Warszawy jest więc niepewna na skutek niewywiązywania się z podjętych zobowiązań, ale nie ma śmiałości nawiązać kontaktu z Płockiem, co w przededniu ewentualnego strajku jest sprawą niedopuszczalną. Bezmiar nieodpowiedzialnych ruchów przepełnił się po ujawnieniu przez Wolną Europę informacji na temat ustawienia krzyża 1 listopada na Pomorskach. Jeżeli ma przed 10 listopada mamy mieć jeszcze coś do powiedzenia wśród ludzi, z którymi się kontaktujemy, to konieczne jest spełnienie 2 warunków. 1. Wskazanie personalnie osoby, która przekazała informację do Wolnej Europy i odcięciu wszelkich jej kontaktów od naszych grup. 2. Poręczenie nam na piśmie, że wszelkie decyzje podejmowane będą na autentycznej znajomości sytuacji, będą dostosowane do naszych możliwości technicznych, możliwości czasowych oraz ludzkich. Odpowiedź prosimy przekazać Alkowi jeszcze w czasie zebrania lub do godziny 16 w środę, co jest 3 listopada. Bez takiego poręczenia nie możemy prosić ludzi o wykonanie poleceń i bez nich będziemy musieli zawiesić działalność. Armia złożona z generałów i pułkowników traci rację bytu. Omega. Omega to właśnie polecenie. Proszę Państwa, to był 2 przykład bezdennej głupoty, dlatego że koledzy zamontowali krzyż w Dolince Katyńskiej. Wprawdzie troszkę nie zrobili tak, jak mieli polecenie, bo chcieli zobaczyć efekt tego, jak ludzie przyjdą. No, ale Ubecja wiedziała, że krzyż ma być postawiony, prawda? No i tam było bardzo mocne. Było na pięści, na gaz i kilku naszych kolegów było aresztowanych. Więc nic dziwnego, że miarka się przebrała. Zwłaszcza, że z Legionu myśmy mieli minimalne wsparcie finansowe do wszystkich poczynek. Były takie rzeczy potrzebne. Następne. A tutaj, proszę Państwa, również też poproszę Cię o odczytanie. No, nie wszystkie poczynania ludzi związanych z Gazetą Wyborczą nam odpowiadały. Wyjaśnij, Janku. Ostatnio niektóre artykuły w tygodniku Mazowsze oddziaływują destrukcyjnie na czytelników. Na przykład oświadczenie Lecha Wałęsy i negujące to oświadczenie Włos Lityńskiego. Emocjonalna, nieelegancka dyskusja pani Kowalskiej z oficyną wydawniczą Rytm. Wreszcie wypowiedź pani Dodziu, która neguje akcję Kościoła w związku z podręcznikiem Przysposobienie do życia w rodzinie, gdzie również znalazło się nieeleganckie określenie o zbiorowej histerii. Wypada zdawać sobie sprawę, że Czerwony robi to, co może, aby zabić klina wewnątrz opozycji oraz pomiędzy opozycją a Kościół. Zasłanianie się tym, że każdy ma prawo do wypowiedzi i że w ten sposób daje się wyraz demokracji, jest tylko sloganem. Przykładem tego jest korzystanie przez redakcję z materiałów rozmieszczonych w koszach.
Na demokrację można sobie pozwolić, jeżeli żyje się w ustroju demokratycznym. W naszych warunkach sprawdziła się natomiast forma działania prymasa Wyrzeńskiego, a mianowicie na konferencjach Episkopatu wygłaszano często diametralnie różne opinie, a na zewnątrz Episkopat występował jako monolit. Wypada również, aby niektóre osoby oderwały się wreszcie od marksistowskiego sposobu bycia, który w dyskusjach charakteryzuje się napastliwością i brukowymi naleciałościami. Wasza ostatnia działalność zniechęca wielu czytelników, którzy od miesięcy kupują tygodnik Mazowsze ze względu na słowo umieszczone w tytule Solidarność, a nie dla treści tygodnika. Bardzo proszę, nie róbcie z tego słowa szyldu, gdyż jest ono podporą ludzi w trudnych czasach, a jeśli nie chcecie, to niech gazeta zmieni tytuł i stanie się oficjalnie trybuną kilku osób. Wybaczcie, że nie wymienię. Łączę pozdrowienia oraz życzę sukcesów w trudnej i pożytecznej pracy. Omega. Od razu powiem, tutaj mówi się o wydawnictwie Rytm. To jest oficyna, która została stworzona po oderwaniu się od struktur podziemnych Solidarności, żeby były pieniądze na działania stricte, powiedzmy, umówmy się, odbierzmy w cudzysłów, wojskowe. O. Oficyna musiała powstać dlatego, żebyśmy na termin dostarczali grupom ulicznym ulotki, żeby można było zarabiać przy pomocy sprzedania książek, gazet. Drukowaliśmy też m.in. tygodnik Mazowsze. A tu, proszę Państwa, rzecz bardzo znamienna. Otóż w końcu roku 1987 zostałem oddelegowany na spotkanie na ulicy Grzybowskiej poświęcone dotychczasowym formom działania podziemia w regionie Warszawie, gdzie byli przedstawiciele wielu zakładów pracy. No niektórych z twarzy znałem kolegów z Olszusa między innymi, czy z Porkolowu. I moje nastawienie, tutaj jak widać w tytule na temat nowych politruków, było identyczne jak moich kolegów z dużych zakładów pracy. Na przywództwie Solidarności prawie nie zostało suchej nitki. Domagaliśmy się między innymi rozliczenia i traktowania poważnie ludzi, którzy wykonują trudną pracę w podziemiu. Tezy do dyskusji na zebraniu i niech to wreszcie dotrze do tych nowych politruków z regionu. Tak. Pan Bolek napisał. I proszę, to jest, te materiały są... Nawet się musi obrazić. Agnowie. I dopiero po latach ruszyłem skromną inteligencję i sobie pomyślałem, czy to zebranie, koniec roku 87, to nie był przypadkiem sondaż, kto ma brać udział przy okrągłym stole. Bo nikt z tych dużych zakładów tam nie brał udziału. Nic dziwnego, że staraliśmy się być samodzielni, aczkolwiek nie mogliśmy się zupełnie oderwać od regionu, bo region dysponował tygodnikiem Mazowsze i mogliśmy powiedzieć, że nie mamy z tymi grupami nic wspólnego, to jest ubecja, a z drugiej strony nie wolno było pokazywać czerwonemu, że jest jakaś wyrwa. Dlatego była współpraca, potem współpraca luźna. Rzucaliśmy ulotki, nie tylko swoje, to jest pierwsza majowa ulotka. Kilka różnych ulotek Państwu zaprezentujemy. No to jest tak właśnie... Akurat na czasie. Akurat na czasie, prawda? To jest list gończy za bohaterem pseudonarodowym. I powiem szczerze, że tak przy okazji, że kiedy prezydent Komorowski już objął tą funkcję, to byliśmy z Jankiem sygnatariuszami listu, który podpisało kilkanaście osób, że rezygnujemy z przyznania nam odznaczeń państwowych, dlatego że wywodzi się pan z partii, która niszczy Polskę i wziął pan do komitetu wyborczego naszego wroga, którego plakaty myśmy rozwieszali w stanie wojennym. Jedna uwaga, to była chyba pierwsza odmowa przyjęcia od Komorowskiego znaczeń.
dzienniku jest wypisane, wszyscy jesteśmy wypisani, wymienieni, że mamy te odznaczenia, tylko nie dostaliśmy, nie wykonali żadnego ruchu, bo może potem być wojewoda, starosta może przyznać, tak wręczyć to oznaczenie, jeżeli my nie chcemy przyjąć. Pani trzy razy dzwoniła do mnie, powiedziałem ostatnim razem, że od tego pana niczego nie chcę oprócz dymisji, więc niech nie dzwoni. I to jest dokładnie. A ostatni raz ten list gończy został rozdany w 2011 roku w grudniu. Zakończył się dla mnie, znaczy tam potem jeszcze była z drugiej strony tekst, był jeszcze dodatkowo dołożony. To wszedłem tam, rozdałem na Ikara kilkadziesiąt egzemplarzy tego listu gończego. Niestety nieodpowiednio przygotowałem się, skaziłem się jakąś zarazą. Jak wracałem, skręciłem nogę. To widocznie mało odporny byłem i Pan Bóg mnie skarci. Dobra. Pokaż mi jeszcze kilka innych. Obstawialiśmy miejscowe radio. Radio, które tutaj nadawało audycje między Żerardowem a Madzichami. Roznosiliśmy ulotki jednocześnie informujące o godzinie, o zakresie trwania. To jest jedna z pierwszych naszych audycji. I dlatego jest mi miło, że tutaj jestem w Pruszkowie wśród Państwa, ponieważ wiele akcji naszych było wykonanych tutaj, na tym terenie. Proszę Cię, jeszcze następne. No właśnie, mieliśmy zaprzeżoną panią doktor Ewę Kopicz-Kamińską w Tworkach. Ona współpracowała z innymi lekarzami w ustaleniu tej listy poległych, ale jednocześnie tworzyła listę ludzi, którzy zmarli na skutek tego, że nie były wyłączone telefony, że pogotowie nie dojechały i tak dalej. Dlatego tych zmarłych w stanie wojennym jest znacznie więcej. Doktor Ewa bardzo się nami opiekowała, dlatego że przetrzymywała u siebie w klinice chłopaków, których mieli zabrać na przykład do wojska, którym po piętach teptano. No jeden z kolegów, z którym drukowałem, potem miał pseudonim Wariat, dlatego że się u nich skronił na dwa tygodnie. Namówiła mnie, żeby też do niej przychodzić raz w miesiącu, no bo na badania, no bo słuchajcie Państwo, Wariat... Były narkotyki dla tych najbardziej zagrożonych. Wariat, bo no muszą... Nieci, bo z komunizmem chcą walczyć, to... No Wariat, zawsze najlepsze usta musimy podać. Dobrze. W związku z tym, że byliśmy pod opieką ludzi, którzy tworzyli podziemie w czasie II wojny światowej, zaczęliśmy tworzyć coś w rodzaju gabinetu cieni. Będąc z wykształcenia biologiem, byłem w grupie, która zajmowała się ochroną środowiska, ludzi, rolnictwa. W różnych dziedzinach życia takie zespoły były. I tutaj niektóre właśnie wspólnotek wykorzystały nasze informacje dotyczące zanieczyszczenia środowiska, zatrucia i powiem szczerze, że sparzyliśmy się potwornie po okrągłym stole, bo w końcu byliśmy fachowcami i zostaliśmy za drzwiami. Nikt nas nie prosił o włączenie się w zmiany, które są w Polsce. Natomiast ludzie, którzy nie mieli zupełnie pojęcia, na przykład człowiek, który kończył szkołę transportową w Czechach, został wiceministrem środowiska, prawda? Znaczy o to chodziło, żeby wyłączyć ludzi, którzy się, że tak powiem, objawili. Wiadomo było, że pod ziemią są specami z danych dziedzin, tudzież byłych żołnierzy AK i działaczy państwa podziemnego, którzy mogli coś tworzyć. Wszyscy zostali, jak to się mówi ładnie, zatrzymani w przedpokoju. Nie wpuszczono ich na salony, żeby ustalali cokolwiek. A ci, którzy się postawili, zaczynali się stawiać, to jak Państwo pewnie pamiętacie, na przykład zaczynali mieć problemy, bo pijani byli. Ja mówię o Janowskim, który uprzedzał i mówił o tym, co się będzie działo. Co się będzie działo za chwilę z rolnicą, z cukrowniami, z innymi. I no, zrobili z niego wariata, a po czym pamiętam, jak sprzedali najlepszą, najnowocześniejszą cukrownię, zamknęli w Łapach, która przewyższała, cukier stamtąd przewyższał jakością najlepszy francuski cukier,
a i bez pracy zostało jakieś 5-6 tysięcy ludzi. I wejdę ją do słowa. Za prywatne pieniądze do 95 roku wydawaliśmy serwis ochrony środowiska, taki miesięcznik. To było konieczne, bo wtedy działy się takie historie. Na przykład w Stanach Zjednoczonych mieli zapchane magazyny przeterminowanymi środkami ochrony roślin, jednocześnie wycofanymi względem na szkodliwość. Ludzie z nowego PSL-u przyjęli ten cały bagaż. Amerykanom to było na rękę, bo nie musieli utylizować. I naszym rolnikom sprzedawali. No i takie rzeczy myśmy starali się wyciągać, ale to niestety trwało po czasu. To zachowała się taka ulotka dzięki temu, że była robiona korekta, prawda? O, tutaj. To jest również druk, który poszedł do archiwum aknowych. A to jest moja ukochana ulotka. To było przed Wielkanocą i Urban ulotkę pokazał w czasie konferencji prasowej. Złośliwie mówił, że widział lepsze swoje karykatury. No i dzięki temu, że miałem dodrukować jeszcze gdzieś poza Warszawę, została matryca i w związku z zapotrzebowaniem społecznym całą następną noc siedziałem z kolegą i tu się kilkadziesiąt jeszcze tysięcy tych ulotek. To jest wyborcza taka, wyborcza. Tylko w tygodniku Mazowsze ktoś napisał, że podliczył ilość między ulotek. Okazało się, że ponad 370 tysięcy ulotek myśmy wtedy rzucili w związku z wyborami. No to jest między 18-19 rys papieru, to było dużo. Ulotki były rzucane w bardzo różny sposób, tak zwane la bomba, czyli z ręki. Można było przez okienko gdzieś wyrzucać. Potem były wyrzutniki, właśnie te wyrzutniki z opóźniaczami robili nasi koledzy z grupy technicznej. Były tak zwane sesje wyjazdowe. Czyli na przewieszkę, tak. Najlepsze papierosy do rozrzucania ulotek Marlboro, bo nie gasły, inne gasły, więc tutaj przepalały żyłeczkę i się wszystko wysypywało. Czasami były sukcesy ulotkowe zupełnie nieprzewidziane. Na przykład, jak już byłem wyłączony z ulicy ze względu na drukarnię, to koledze chciałem pokazać strych u cioci mojej żony, gdzie mieliśmy kontakt z ludźmi z AK, bo stara kamienica przy Pankiewicza miała kilka wejść na klatkę schodową i wyjść, i to samo na strych. Umówiliśmy się na rzucenie. Kolega mówi, stary śmierdzi, zobacz, ile uboju. No rzeczywiście, nie bardzośmy wiedzieli, rzucać, nie rzucać. To była wiosna, jakiś marzec, czy coś takiego. I w końcu, kiedy sypnęliśmy, okazało się, że od strony placu Zawiszy jedzie ogromna kolumna wojskowa. Okazało się, że jechali to oficerowie z Helenówka tutaj, gdzie się zatrzymali na noc, na jakieś ważne obrady do KC. I potem mówili nam nasi ludzie, tak zwane nasze wtyki w Reducie, czyli w konspiracji wojskowej, że przez prawie pół roku kontrwywiad wojskowy zastanawiał się, skąd poszedł przeciek, że podali datę i trasę przyjazdu. A to były takie rzeczy nieprzewidziane. No to są... Jeszcze jedną anegdotę wojskową. Tutaj jeden z kolegów opowiadał, jak dwóch jego chłopaków, którzy byli w wojsku, w pewnym momencie przyszło co do czego. Nie miał kto rozrzucać ulotek, a zrobione było strasznie duża ilość. I najpiękniejszy widok był, jak jechał wojskowy samochód, stało dwóch żołnierzy i ulotki rozrzucało. Przejechali przez miasto, nikt ich nie zatrzymał. Także na wariackich papierach niektóre rzeczy się udało. Myśmy z wojskiem współpracowali z ich konspiracją. Przez jakiś czas dawaliśmy matrycę tygodnika Mazowsze, to już myśmy przerobili, ale był w dobrym stanie jeszcze. No a tutaj właśnie taka w związku z 13 grudnia ulotka i jej treść.
13 grudnia 1981 roku komuniści wprowadzili stan wojenny, brutalnie dławiąc kolejny zryw niepodległościowy Polaków. Generał Wojciech Jaruzelski spełnił wtedy funkcję pierwszego sekretarza PZPR, premiera i ministra obrony narodowej. Mieczysław Rakowski, wicepremiera. Dziś, po 7 latach, ci sami ludzie obiecują nam demokrację i reformę gospodarczą. Czy można im zaufać? Warszawa 88, oficyna wydawnicza Rytm. Informujemy, że 13 grudnia bieżącego roku o godzinie 14.30 przed pomnikiem Kopernika w Warszawie będzie się wiec poświęcony tej rocznicy, organizowany przez niezależne struktury. I tutaj właśnie taka ciekawostka. Wtedy udało nam się wejść na kanał milicyjny i padł rozkaz, wszystkie suki, radiowozy i polewaczki pod Czterech Smutnych i pod Cyrlą Metodego. Wtedy, kiedy trwał wiec. Oni tam przez godzinę sobie siedzieli, w końcu któryś z nich się zapytał, co mamy dalej robić? I padła odpowiedź, a pocałujcie nas w kropki, kropki. Dobrze, daj nas. Także mieliśmy też na suchy właśnie w czasie demonstracji. To były rzeczy, które czasami były wykorzystywane do prasy naszej, a jednocześnie dawane do prasy polonijnej. Bo wyobraźcie sobie Państwo, pan major, intelektualista, wydaje takie polecenie, jak taką, nie taką starą zobaczycie, to albo też taką, nie taką z brzuchem, to nie bić na ulicy, tylko do bramy i tam znowu kropki, kropki. Prawda? No więc, a to jest przykład rozdysponowania grup, które miały sypać ulotki. W sumie mieliśmy około 26 grup, które były, że tak powiem, na ulicy, na każde skinienie gotowe. Proszę. Tutaj, a tu jest cała 70. rocznica odzyskania niepodległości, 11 listopada 1918 roku. Nasz kraj po 123 latach niewoli odzyskał niepodległość. Pierwszy marszałek Polski Józef Piłsudski powiedział, dałem wam wolność na jedno pokolenie. Słowa komendanta sprawdziły się. Po 20 latach niepodległego bytu Polska znów znalazła się w niewoli. Najpierw hitlerowskiego totalitaryzmu, a od 1944 roku komunistycznej Rosji. Pozostało nam jednak dziedzictwo niepodległości i przeświadczenie, że uda się raz jeszcze ją odzyskać. Wzywamy wszystkich rodaków do służby na rzecz niepodległości. Żądamy prawdy historycznej o odrodzonej Rzeczpospolitej 1918-1939. Żądamy prawdy o komunistycznych zbrodniach od Katynia po zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki. Żądamy zadośćuczynienia za te zbrodnie. Warszawa 1988, oficyna wydawnicza Rytm. A teraz chciałbym Państwu przeczytać tekst Feliksa Konarskiego, znanego nam również jako Refren, autora Czerwonych Maków, który napisał z perspektywy emigracji tekst o 11 listopada. Jeszcze jeden listopad do okna zapukał żółtych liści szelestem i znów nas oszukał. Nas zapatrzonych w przeszłość. W dni klęski i chwały, które nam na tułaczce spuścić nie zostały. Na tułaczce, bo w kraju są takie miesiące, to i owo zanadto przypominające i przez to niewygodne, które mimo chęci musisz w Polsce dzisiejszej wymazać z pamięci właśnie z listopadem musisz być ostrożny, bo listopad to miesiąc niemłoda na wiosnę. Październik? Proszę bardzo. Maj to święty zwycięstwo. Ale tylko maj pierwszy, może maj trzeci. Wrzesień też jeszcze ujdzie. Ale nie listopad, bo on od dawna trefny i niełaskę popadł. Co za dziwny baranoc. Gdy w Polsce zmieniono na siłę bez pytania wszystko na czerwono, w kalendarzu na odwrót. Gdzie były przed laty mieniące się czerwienią pamiątkowe daty, znikła czerwień świąteczna i daty są czarne na znak, że niepotrzebne i niepopularne. 11 listopad. Kto go dziś pamięta? Tam, gdzie czujny politruk ma pod ręką święta nowe i atrakcyjne. Daty i rocznice szmuglowane na czołgach przez wschodnią granicę ku czci czerwonych zbawców
oswobodzicieli, którzy mi nieprzyjaźni do Polski, pół Polski obcięli, albo na brzegu Wisły bezczynnie czekali, aż powstańcza Warszawa na popiół się spali. Te święta masz świętować, mój daleki bracie, żyjący na Staruszce czy na Mariensztacie. Póki żyw i żyć chcesz, posłuchaj mej rady. Nie dla ciebie, mój miły tamte listopady. To święto dla wygnańców, rocznica dla ciebie. Data, która wciąż jeszcze czerwienią ziemieni. 11 listopad. Ty nie jesteś w mocy tam będąc, dojrzeć z bliska tej świątecznej nocy, gdy u stóp Belwederu na 6 listopada odbywa się toroczna milcząca parada. Ty nie słyszysz, jak Chopin w tę noc w listopadzie swoje ręce z marmuru na klawiszach kładzie i gra, jak polonezem przez łazienki płyną, wplatając między strofy pieśni o rozmarynie. Jak na dźwięki tej pieśni zjawiają się oni, ci najwierniejsi Polsce towarzysze broni, błękitne halewczyki, dumne szwoleżery, strzelcy w szarych mundurach. Do głównej kwatery kompania za kompanią, szwadron za szwadronem ciągnie, niosąc sztandary w bojach postrzępione. Tylko patrzeć, jak jazda tatarska nadleci i ułani malowane dzieci. Już są wszyscy, jak zawsze, w tę noc listopada, kiedy ta armia cieni w ciszy raport składa swemu komendantowi, że po latach wielu Polska znowu jest wolna. Drogi przyjacielu, ty tego nie usłyszysz, bo masz politruka, który krok za tobą chodzi. Węszy, szuka, wytężając spryt cały i całą przebiegłość, byś ty nie mógł usłyszeć słowa niepodległość. Chciałem Państwu powiedzieć, że grupa młodzieży zgromadzona wokół księdza Romana Indrzejczyka tutaj w Tworkach wyspecjalizowała się w rzucaniu flag narodowych na tak zwaną przewieszkę i już nie pamiętam, który to był rok, ale od Tworek aż za Reguły to od tych chorągiewek się roiło i były rzucone na linię wysokiego napięcia. W związku z tym obecnie miała duże kłopoty, żeby pozdejmować. A jeszcze jedna rocznica. Myśmy starali się nie przepuszczać rocznic, prawda? W ramach przyjaźni. Jakie to, słuchajcie Państwo, aktualne, prawda? Dwóch przyjaciół. To tak? A, jeszcze jeden aspekt proszkowski. Ja właśnie chciałem, żeby to Janek wrzucił na dyskietkę. Wytrwali. Solidarność Pruszków. Ja miałem to przerzucanie prasy u księdza Indrzejczyka. Tam dawaliśmy dla młodzieży i od niego też dostawaliśmy różne wydawnictwa. Chodziło o to, żeby ludzie byli jak najlepiej informowani, żeby wiedzieli, że nie tylko oni, ale wielu w Polsce chce zmiany. I dlatego pozwolimy sobie to pokazać, że jednocześnie kieruję do Państwa apel, że trzeba znaleźć i oddać im szacunek, koszt, uszanowanie, bo oni się narażali, a są od Was Pruszkowa. I my ich znamy. No więc... To koniecznie do nas. No. Możemy to wciągnąć do archiwów. Takiego skromnego, które gdzieś tam próbujemy tworzyć, a jednocześnie będzie można przynajmniej część rzeczy przekazać do archiwum aktowych. Bardzo się cieszę, że to pokazałem. Miło mi. Proszę Janku. Idziemy tak. Archiwum aktowych, ale przepraszam, tak wchodzę w słowo, ale wydaje mi się, że jest zaświadczenie wskazane, by powstało również takie archiwum dotyczące tego okresu tutaj w Pruszkowie. Ja tutaj koledze z archiwum, na którym można byłoby pracować, archiwum, które można byłoby wykorzystywać. Takie żywe archiwum. Bardzo cenna uwaga. Tutaj koledze pokazałem pierwszy tom działaczy konspiracyjnych z
powiatu Grodzisk aż do Podkowy łącznie. To jest taki niepokorny. Pokazywaliśmy to w ubiegłym roku. Proszę. No. A mogę coś powiedzieć w tym. Tak. Ja na przykład uważam, że bardzo źle się stało, że zostało to w pewnym momencie ucięte. Dlatego, że nie, nie. Jest drugi tom. Dlatego nie, ale ono nie, on nie wchodzi w pruszku. Nie. Dlatego, że tam na przykład pan, który z Podkowy, no, ten dyrektor szkoły, który nosił tygodnik do mnie na przykład, bo u mnie była ta główna baza, jeśli chodzi o wszystkie sprawy związane z tym, takie jak pan tutaj pokazuje, to powinno to pójść dalej. I wtedy by się znalazł kurier, który to jeszcze dalej roznosił. Tak, i byłby taki ciąg tego. To powiem, dlaczego się tak stało, ponieważ no, też jakoś brałam udział w pracach mających na celu przygotowanie tego domu. Zamysł był taki, że każdy powiat, każde miasto, ja wiem, to miasto robi, musi dołożyć troszkę pieniędzy, tak, prawda? I pan Hart miał taki pomysł, żeby zamknąć to do rejonu właśnie Grodzickiego. Tymczasem tutaj w Pruszkowie, mimo że w ubiegłym roku w tym samym miejscu rozmawialiśmy na ten temat, że w zasadzie takie biogramy powinny zacząć być tu przygotowywane, no przez ten rok nic się nie wydarzyło w tej kwestii. I chociaż obiecywaliśmy sobie wizytę i ja bardzo chętnie wezmę udział w pracach mających na celu zaktywizowanie tego, co Państwo mają, no to jednak nic się nie wydarzyło, przy tym, że tak powiem, no niekoniecznie. I problem jeszcze w tym, że w ramach konspiracji myśmy się nie mogli znać. Nawet u nas chłopcy, którzy byli w grupie legalizacji, to znaczy legalizowali dowody, różne drugie. Fałszywe dokumenty. Tak. I to prawidłowo, bo konspiracja tak powinna być zorganizowana. Tak, ale mało tego. W 2009 roku szef komórki legalizacyjnej, 3 miesiące przed naszym spotkaniem, było to w czerwcu, pierwsze takie duże spotkanie z rozdaniem pierwszych odznak na 3 miesiące, czyli co? W czerwcu, marcu poznał faceta, który dla niego robił dokumenty. Tak. Jest nas lepiej zakonspirowany komór. A tak oczywiście, że a tutaj mamy, tu mamy dowód na to, jak szybko funkcjonowała jednak łączność ze światem. Tu jest ten transparent, widmo komunizmu krąży nad światem. Solidarność z Afganistanem powieszone nad korteksem, to jest marszałkowska nad korteksem wisi. Był problem z przewaleniem tego na drugą stronę przez tę balustradę, a potem policja z innymi facetami miał problem, żeby to zdjąć. A to jest 2 tygodnie chyba, tak? Tak, 2 tygodnie po tej akcji, po wysłaniu wiadomości ukazało się w nowym dzienniku Chicago. To jest przedruk stamtąd. I to znaczy, że nasza działalność ograniczała się nie tylko do ulotek na głośno, prawda, ale mieliśmy zupełnie niezłe kanały przerzutowe. To też wymagało dużej pracy, ale dzięki temu to istniało, że współpracowaliśmy z żołnierzami Armii Krajowej. A tutaj mamy ludzi skazanych za fałszerstwo. Dla podrabiania pieniędzy, bo znaczek pocztowy jest jak pieniądze. W związku z tym, kto podrabia znaki pocztowe, podlega karze równej fałszerstwu pieniędzy. Ale to jest nasza Matka Boża, Matka Boska uwięzionego narodu, prawda? List do świętego Jana Pawła II został przekazany wraz z tymi znaczkami w czasie pielgrzymki żołnierzy Armii Krajowej. Tam na miejscu dla BHP Lopek to podpisał i w tym liście była mowa o tym, że w trudnych chwilach myśmy szukali wsparcia u Matki Bożej, że najmłodsze pokolenie naszych dzieci robiło ikonografię, nasze drukowało, a przewozi pokolenie naszych ojców i matek. Drukowaliśmy również takie znaczki, które spotkały
wypowie się z krytyką ludzi z wydawnictwa z Nowej, zarzut był taki, że nacjonalizm szerzymy zupełnie niepotrzebnie i zadrażniamy stosunki polsko-litewskie ludzi w konspiracji. Matka Boża Ostrobramska. Te znaczki i wizerunek wędrowały niezależnie od naszych, można powiedzieć, dość regularnych wizyt na dawnych polskich ziemiach wschodnich, gdzie przerzucaliśmy nie tylko Bibułę, ale również Pismo Święte, katechizmy, no medaliki trzeba było, bo tam nie było różańce, to nie biedni sami robili. Tak ten przemyt był nawet nieźle zorganizowany. Mieliśmy swoją skrzynkę w Holandii u pana Sorbena, który tam nam drukował w dwóch kolumnach. Jedną po polsku i w cyrylicy po rosyjsku, bo niektórzy nasi rodacy to już pamiętali język ojczysty. Proszę mi wierzyć, że z perspektywy lat to jest chyba najsensowniejsza część naszej działalności. Był taki moment mego załamania psychicznego, a to jest właśnie... Tak, Lwowa, kiedy tak zwanej transformacji serca mi nie wytrzymywało i nie, z otrębów nie zawieźli mnie do Anina, tylko tutaj na Wrzesinek. No a potem na miesiąc powędrowałem do Gimlu. Zdążyłem tylko wyjść na pogrzeb naszego kolegi Michała Felsmana. I tenże im powiedział: Polo, słuchaj, nie wszystko zostało zmarnowane, bo pamiętaj, że dzięki waszej działalności to przynajmniej 2000 egzemplarzy dotarło do ludzi, którzy może nigdy w życiu nie widzieli Pisma Świętego. To były wspaniałe przeżycia, kiedy się widziało kapłanów, prawdziwych apostołów. Na przykład 70-kilkuletni ksiądz, który wrócił z łagru i tam mieli, z racji tego, że jest księdzem 10 lat, był dozorcą na budowę, żeby mieć troszkę emerytury. Potem przychodził, odbudowywał kościół i mówi: wiesz, jak ja tu przyjechałem, to z 4-5 osobami mogłem się modlić. A teraz te medaliki, które przywiozłeś, to 20-kilka dzieciaków założeń na szyję. I był szczęśliwy. Dobrze? No, a tutaj taka z jednej strony notka, prawda, 6 paczek w formacie pocztówek, bardzo pilne, wyjazd do Sowietlandu. I na drugiej stronie, o, kto? Towarzysz Ilicz. Jak zwykle czytający, bo to człowiek pracy, ale czyta, ten fotomontaż, solidarność. To ten przerzut przez naszych rodaków do centrum Rosji trafił w dziesiątkę. W tej mentalności rosyjskiej, jeżeli Lenin czyta solidarność, no to ona nie taka bardzo imperialistyczna. Proszę, ja muszę zobaczyć, czy to tutaj, tutaj. Dobrze. Oficyna wydawnicza Rytm zaczęła druki od, widzicie państwo, 4 rozbioru Polski, a tutaj kolega dopisał: cena 60 plus 30 na pomoc dla tych, co nie daj Boże, wpadną przy następnym drukowaniu. I taka jeszcze dygresyjka. Przyjmowaliśmy transporty ze Szwecji, byliśmy lojalni wobec regionu, oddawali maszyny. A pierwsza maszyna dla Rytmu została pozyskana z Komitetu Dzielnicowego PZPR Praga Północ. I jak już drukowaliśmy, kolega pokazał jakąś notatkę w gazecie, w której był anons, że w nocy z tego dnia nieznani złodzieje skradli, ale dzięki temu, że było wojsko, to tylko wzięli maszynę. No to sobie chodziło o tą maszynę. Chciałbym teraz tu, ponieważ już tchnęliśmy troszkę Rosję, taki tekst państwu przeczytać. Moskwo,
Ziemią niewoli, stolico ciemnoty, wyziewem trupiej woni za życia owiana, gdzie wszystko drży z przestrachu na imię despoty i jak przed Bogiem klęka przed tronem tyrana. Moskwo, kraino kłamstwa, fałszu, ideale, bożku o nogach z gliny, pobielany grobie, co patrzącym z daleka jawisz się wspaniale, olśniewasz, a zgniliznę próchno kryjesz w sobie. Moskwo, ziemio kradzieży, pożerana trądem jak robak, wciąż cię toczy podły złodziej z plaga. Każde kółko machiny, co się zamierzonym samokradnie i z wszech sił drugim kraść pomaga. Babilonie rozpusty, kapłanko cytery, ziemio zielonych stołów i koszów szampana, w której salonach zbójcy oszuści, szulery, a jednego wolności nie znajdziesz kapłana. Całe dzieje twe Moskwo na fałszu oparte, fałszu poczętą chytre, obłatnęły hordy. W historii twej wskaż światu, aby jedną kartę, na której by nie było kłamstw. Kłamstwa, podstępstw, mordy. Długie lata Europie rzucałaś kłamownica, naprzód strasznej twej siły dręczyła cię mara, potem niby postępu swobod posłannica, wielkim reformatorem ogłosiłaś cara. I Europa cała huknęła w oklaski, niech żyje reformator, liberał w koronie. I gdy nas krnąbrych słała do ojcowskiej łaski, tyś nam Moskwo jak Judasz podawała dłonie. Dłonie, w których podstępnie ukryłaś łańcuchy, by gdy podamy ręce, tłoczyć na nie pęta. Z tobą sojusz? Śmierć raczej. Dwa w nas inne duchy, czart i anioł, niewola i swoboda święta. Proszę Państwa, to jest wiersz, który napisał Andrzyc w roku 1863. Czyli Nihilowi. Ja pamiętam z lat dziecinnych, jak mi panu powtarzali, że jak świat światem, tak nigdy Moskwa nie będzie Polakowi bratem. Dobrze, ja poproszę następny. Mając kontakty ze środowiskiem akostym, postanowiliśmy drukować książki, żeby ocalić od zapomnienia ostatnią historię. No tu akurat jest pan Pepe, bo mieszka na styku Podkowy i Pudinowa. Tutaj jest dedykacja na mojemu trzeciemu synowi, który był chory, robił akurat wtedy korektę. Pokaż Janek ten wstęp. Tutaj właśnie. Tutaj jest kto to wydał, co, jak, oczywiście inicjały nie tego, natomiast oficyna wydawnicza informuje, iż naszym przedstawicielem na Zachodzie jest Jacek Sygnarski, Szwajcaria. Mieliśmy również swoich przedstawicieli w Kanadzie, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w kilku miejscach, no, głównie ludzie związani z generałem Pełczyńskim, oprócz tego Skandynawii. Uważam, że ta działalność była szalenie ważna, aczkolwiek wymagało czasami bardzo dużych starań, żeby mieć odpowiednią ilość papieru. W związku z tym, że mieliśmy te bezpośrednie kontakty akostyczne, postanowiliśmy zrobić to, co dzisiaj może by się nazwało dzieci resortowe, prawda? Chcieliśmy zrobić indeks oprawców komunistycznych w Polsce. Stan, informacja. Pierwszy departament NBP, nazwisko plus krótki życiorys. Wypowiadam ten drugi śledczy, to samo, trzeci więzienia i opracować cmentarze. Bronki, Rawicz, Strzelce Opolskie, Warszawa, Służew, Powązki, Okota, Sosnowiec, Radocha. I to jest to, co do czego się przymierzaliśmy. Otrzymałem, napisał rok, dwa, czyli Bolek, który w kontaktach z oficerami, byłymi oficerami AK, tak się podpisywał. I tu jest napisane, to był projekt książki, materiały z Kedywu, bo podpisałem się rok, dwa, materiały u Lopka. Niestety Lopek zanim zdążył przekazać materiały, nagle zmarł na zawał. Tak, wracał z uroczystości kombatanckiej z Lubelskiego i niestety nawet do Warszawy nie pojechał, zmarł.
proszę Cię, następne. Mieliśmy również w planach i częściowo udało się zrealizować krótkie biogramy ludzi, którzy nie podobali się władzy ludowej. No i no jak widać. I w tej chwili nawet można się pochwalić, że Janusz Kurtyka był naszym autorem. No właśnie. A w związku z tą biblioteką historyczną wcale nam, wiecie Państwo, nie było łatwo. Pierwsza książka to był emisariusz Jur pana Lewskiego. I tutaj Janko odczytę, bardzo się cieszę, że ten fragment mojej korespondencji z panem Gierenkiem się zachował. On jest dla historyka Bronisława Gierenka. Rafał, to jest, czyli Teoś, czyli Klincewicz, szef grup oporu. Rafał zdał mnie sprawozdanie z dzisiejszego spotkania poświęconego problematyce wydawniczej w regionie. Coś, nie wiem, coś pan go... Zanotował on pańską, tak, nazwę, ja mam tutaj drobniejszy druk. Zanotował on pańską wypowiedź, którą obraża rytm i zacnego Polaka Jerzego Lerskiego, pseudonim Jur. Cytuję ją tak, jak zanotował to Rafał. Gruby... Czekaj, skąd, bo ja mam tu niestety... Przepraszam najmocniej. To będzie łatwiej. Chyba, nie wiem. Jak... Grupa oporu, rytmy... A, grupa młodych, niedouczonych ludzi z rytmu... Matko Boska, to jest... Ja swoje bardzo... Przeczytaj, bo to są twoje bardzo... Grupa młodych, niedouczonych ludzi z rytmu dokonała pierwszego w Polsce wydania książki znanego antysemity Lerskiego. To wstyd dla rytmu i cały grup oporu. Nie można tolerować takiej polityki wydawniczej. W związku z pańską wypowiedzią pozwalam sobie złożyć następujące oświadczenie. Jerzy Lerski w obronie lwowskich Żydów stracił ząb lub dwa zęby, coś poświadczył człowiek znający pana Lerskiego przed wojną, podczas tak zwanej Judenhecy zainspirowanej przez ościenne państwo. Dwa, swoją działalność w czasie wojny zasłużył na miano bohatera. Trzy, w tym kontekście kłamliwe i tendencyjne pana wypowiedzi zasługują na określenie łajdactwo. Pozwolę sobie przypomnieć, że wobec łajdactwa potrafimy być niegrzeczni, jak to miało miejsce w przypadku przywłaszczonych pieniędzy, które przysłał dla regionu zarząd. Dlatego też upominam pana, że ponowne pomówienie rytmu i naszego autora doprowadzą do wybicia wszystkich zębów. Życzę pogłębienia wiedzy historycznej o Polsce, która jest bardziej skomplikowana niż życie prostytutek w Paryżu. Profesor. Bo na tym podobno robił habilitację. Czego nie było wątpliwości, nikt go tam nie znał. Tutaj ja nie wiedziałem, że pan Lerski w ogóle miał oznaczenie Jadwasza. Jeszcze dalszy aspekt naszej współpracy z ludźmi z AK. Powstanie warszawskie, jeszcze nie było rytmu, to z Wałka myśmy to z kolegą robili. Gdyby Państwo chcieli taki egzemplarz, jest zrobiony reprint z zachowaniem oryginalnej okładki, tak jak była, na polecenie pułkownika Pełczyńskiego. Zostało to wykonane, podciągnięty komputerowo druk w środku, żeby łatwiej się czytało. Ciekawostką jest wykaz autorów, którzy się wypowiadali, między innymi po stronie Sowietów wypowiedział się pan pseudonim okupacyjny profesor Bartoszewski. Także gdyby Państwo mieli ochotę, proszę bardzo, można się zaopiekować każdym takim egzemplarzem albo i więcej. Drukowaliśmy... Czekaj, czy tak. Mówimy tu o powstaniu jeszcze coś? A no tak, to teraz... Dobra.
To jest coś, co Bolek mnie bardzo prosił, więc muszę Państwa zanudzić jeszcze raz z czytaniem tekstu. Ale myślę, że dla części Państwa będzie to miłe, miłe, że tak powiem, wysłuchanie. Czekamy Ciebie, Czerwona Zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci, byś nam kraj przedtem roztarł się na ćwierci, była zbawieniem witanym z obrazu. Czekamy Ciebie, Ty postęgo tłumu zbyt lęciałego pod Twych rządów knutem. Czekamy Ciebie, byś nas zwiodła butem swego zalewu i haseł poszłów. Czekamy Ciebie, Ty odwieczny wrogu, morderco krwawy tłumu naszych braci. Czekamy Ciebie nie, żeby zapłacić, lecz chlebem witać na rodzinnym progu. Żebyś Ty wiedział, nienawistny zbawco, jakiej Ci śmierci życzymy w podzięce i jak bezsilnie zaciskamy ręce, pomocy prosząc, podstępny oprawco. Żebyś Ty wiedział, dziadów naszych kacie, sybirskich więzień, ponura legendo, jak Twą dobroć kląć, to wszyscy będą, wszyscy Słowianie, wszyscy Twoi bracia. Żebyś Ty wiedział, co strasznie boli, nas, dzieci wolnej, niepodległej, świętej, skuwać kajdany łaski Twojej przeklętej, cuchnącej jarzmem wiekowej niewoli. Uległa Twa armia zwycięska, czerwona, u stóp jasnych, płonącej Warszawy i ciemną duszę syci bólem krwawym garstki szaleńców, co na grudach kona. Miesiąc już mija od powstania chwili, łudzisz nas czasem dział swoich łoskotem, wiedząc jak ciężko będzie znowu potem powiedzieć sobie, że z nas znów zakpili. Czekamy Ciebie, nie dla nas żołnierzy, dla naszych rannych, mamy ich tysiące i dzieci są tu, i matki karmiące, i po piwnicach zaraza bierzesz. Czekamy Ciebie, Ty zwlekasz i zwlekasz, Ty się nas boisz i my wiemy o tym. Chcesz, byśmy legli to wszyscy pochodem naszej zagłady pod Warszawą czekasz. Nic nam nie zrobisz. Masz prawo wybierać, możesz nam pomóc, możesz nas wybawić lub czekać dalej i śmierć zostawić. Śmierć nie jest straszna, umiemy umierać. Ale wiedz o tym, że z naszej mogiły nowa się Polska zwycięska narodzi. I po tej ziemię te nie będziesz chodzić, czerwony władco rozbestwionej siły. Ten wiersz był wykorzystany też do ulotki na 1 sierpnia. Zresztą myśmy 1 sierpnia zawsze starali się jakoś uroczyście obchodzić, podkreślać tą datę między innymi w 1982 roku. Wykonaliśmy audycję radiową i tak głośniej. Dla żołnierzy Armii Krajowej wykonywaliśmy również druki. Wtedy jak była pielgrzymka na Jasną Górę, wielu z oficerów oddało do przetopienia swoje wirtuty militarne, krzyże waleczne dla Matki Bożej. Po drugiej stronie była przysięga żołnierzy Armii Krajowej. To tak dla przypomnienia, dlatego że te druki rozdawaliśmy i atowce rozdawali na Jasnej Górze. Jeszcze jeden aspekt naszej działalności, tak zwana dywersja w tym, co się nazywało organach władzy. Otóż w nocy z 14 na 15 grudnia na zasypowanym jachcie Klubu Warszawskiego na Czerniakowie powstała ulotka do żołnierzy, którzy byli powoduchalni, że ich tam wzięli. Żołnierzu, kiedy jedziesz na przepustkę, nie zamykaj oczu na to, co się dzieje w Polsce. Pytaj ludzi, rozmawiaj z nimi. Jeśli będą się bali z tobą mówić, zastanów się dlaczego. W rodzinie, wśród przyjaciół, szukaj kontaktu i solidarności. Pamiętaj, politycy karmią cię kłamstwem, szukaj prawdy. Dobrze? Było też pisemko skierowane do milicji i tak zwanych organów bezpieczeństwa. Puszczaliśmy w obieg zdjęcia ubeków różnych. To jest najbardziej znany ubek, który rozpracowywał właśnie grupę oporu w Warszawie, miastowski. To jest Bednosz, którego przysłali ze Śląska tutaj. Tak. A to jest dyplom pana oficera Pękalskiego, który przejął po 89 oficynę wydawniczą Rytm, naszą oficynę, grupę oporu, a dokładnie prawie Golgową oficynę. No i w tej chwili cała akcja pokazywała,
wezwania, kto to jest, a to jest osoba, która była bardzo głęboko zakonspirowana. To był tak zwany nielegał. Oficjalnie był oficerem kontrwywiadu marynarki wojennej i został przysłany do Warszawy, ponieważ w pewnym momencie myśmy się zorientowali, że coś dziwnego się dzieje, bo OSB przestało nas nękać. I zaczęli się wszyscy zastanawiać, co się stało. No i potem się wyjaśniło, że zajął się nami kontrwywiad wojskowy. Po prostu. Wojskówka się zajęła grupami, bo podejrzewali nas o różne rzeczy. Ten pan wyglądał tak naprawdę w rzeczywistości. Fajny, tak kumpel, znakomity. Żeby nie było wątpliwości, właśnie co, 2 lata temu nas ciągali do Mostowa na przesłuchania do Wydziału Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, bo przed zatrzymaniem pana Kwiecińskiego, Kwietnia, nie wiem, ten Bruno Bomber, przed nim przejechali się po 20 mieszkaniach, po 20 osobach z dawnych grup oboru. I rodzinie mi pisze u jednego z kolegi w 3 miejscach, czyli w domu, u matki, w warsztacie i w domu letnim. Bardzo się ucieszył, bo po 20 latach wreszcie mu otworzyli piwnicę, bo podłoga spukła z wilgoci, nie mogli piwnicę otworzyć. Otworzyli im piwnicę, ten co patrzył takie czarne, zarośniętą tę pajęczyną, no ale co pan każe, sługa musi, a spuścił tego. Jego przełożony wyszedł podobno opaćkami jak nieboskie stworzenie. Także tak to wygląda, nic się. Bo nasi koledzy nas teraz. Muszę powiedzieć, że to przesłuchanie było bardzo kulturalne. 2 razy byłem w domu, tam były inne rozmowy. A tutaj nawet jak się zapytali, czy kiedyś składałem fałszywe zeznania, powiedziałem tak, oczywiście, w 1946 roku. A za co? Jechaj, czy byłem karany? Tak, za co? Dlatego, że grzyby obrodziły, zamiast do szkoły chodziłem na grzyby i dostałem twojego ojca. Nie dostałem od przesłuchiwanego żadnego manta, że się kpię. Jak mnie zapytał, czy składałem, powiedziałem, że nie, czy byłem karany? Nie, ale jak pan mnie złapie, to będę. Na co popatrzył mi głęboko w oczy i powiedział, o, widzę, że rozmowa nie będzie długa. Ja bardzo na to liczę. Tutaj, proszę Państwa, jest broszura Stefana Bączkowskiego. To jest właśnie rzecz godna podkreślenia. Otóż nasi ludzie czasami wpadali w czasie liczenia wyborczego. Ktoś tam rzucił ulotkę i siedział. Natomiast Stefan Bączkowski wydawał taką tak zwaną gazetę Bączkowskiego na taśmę i magnetofonową. I włos mu z wysiejącej głowy nie spadł. Ale nic dziwnego, bo w 70-tych latach w końcu jeszcze był w KCO spraw prasy. Myśmy z nim mieli kontakt, dlatego że można było przez niego właśnie takie rzeczy, jak listy Sołtykowskiego i inne, przekazywać potem jego kanałami już do komitetów wojewódzkich partii, do komitetów, do wojewódzkich komend, milicji i w ten sposób szerzyć jakąś dywersję. O, a to zdjęcie się nazywa, proszę Państwa, nieznani mężczyźni pod transparentem. Ten nieznany, no może prawie, oni wszyscy nieznani. To był początek naszego archiwum fotograficznego. To jest 82 rok, 1 maja. Proszę następny. Była specjalna komórka w grupie Grochowskiej. Chłopak robił fotografię. To w czasie pieczynki. Tylko to zdjęcie jest oczywiście sklejone. Jest takie miejsce, gdzie można się dopatrzeć tego. Było z 2 transparentów złożone, bo jednak jest ten. I tak się śmiesznie zrobiło, że na froncie jest jedna z koleżanek naszych, znaczy z grupy tak zwanych waldecznych. A wróć, to nie, tutaj jeszcze jest też. Tu jest między innymi na tym zdjęciu człowiek, który był w tym czasie szefem tej grupy fotograficznej, przynajmniej zakładał ją. I żeby było najtrudniej zgadnąć, kto to jest, to jest to jedyny facet,
który jest w ciemnych okularach i patrzy nie tam, gdzie wszyscy. Więc widać od razu, jak on tu zobaczył to zdjęcie, dostał ataku śmiechu. I tu w środku, pod tym, prawie pod tym drugim, w tym prawym sztandarem, jak powiedzicie Państwo, w dół, w ciemnych okularach facet, to jest jedyny, bo on obserwował swojego kolegę, który fotografuje, że mu się nic nie stało. Wszyscy patrzą tam świętojańską i za piecek, w tamtą stronę. Co się dzieje? A tutaj on gapi się. Już nigdy więcej nie poszedł nigdzie w ciemnych okularach. To jest jedno. Zresztą kolega, który to archiwum robił zdjęcia, był tak dobrym konspiratorem, że nawet kiedy zmarł, to żona nie wiedziała, dopiero dowiedziała się od jego szefa, dlaczego nie chciał razem z nią chodzić na demonstrację. Bo on chodził robić zdjęcia. Tylko robić zdjęcia. Żona chodziła dzielnie na demonstrację, a ona nie wiedziała, gdzie on idzie. I podejrzewała go, bo pewnie obłudnica. Te zdjęcia różne są wykorzystywane w tej chwili do wystaw. Proszę. To jest zdjęcie, bo ja w tym czasie tu od jezuitów kolega robił, a ja w tym czasie byłem w katedrze i robiłem z katedry zdjęcia. Ale ja nie byłem fotograficzny tutaj. Ja tam poszedłem po prostu, bo to jest 3 maja już. To jest 3 maja. A tutaj tenże człowiek, fotograf, uwielbiał to robić. Świetnie biegał, błyskać się szybko. W związku z tym zbliżał się do tych zomowców i prowokował. I to widać, jak ten startuje do niego z taką. Ten on mu jeszcze cyknął zdjęcie i tam długo wskoczył w tłum. Już nic nie mogli mu zrobić. Dobrze. Przechodzimy do następnego tematu. Ksiądz Jan Twardowski bez kaplicy. Jest taka Matka Boska. A, przepraszam, najmocniej. Nie to. Mickiewicz. Kraina pusta, biała i otwarta, jak zgotowana do pisania karta. Czyż na niej pisać będzie palec boski i ludzi dobrych używszy za głoski? Czyliż tu skreśli prawdę świętej wiary, że miłość rządzi plemieniem człowieczym, że trofeami świata są ofiary? Czyli też Boga nieprzyjaciel stary przyjdzie i w księdze tej wyryje mieczem, że ród człowieczy ma być w język kuty, że trofeami ludzkości są knuty. Na wskroś pustyni krzyżują się drogi. Nie przemysł kupców ich ciągi wymyślił. Nie wydeptały ich karawan nogi. Car ze stolicy palcem je nakreślił. Gdy z polską wioską spotkał się ubogą, jeżeli trafił w polskich zamków ściany, wioska i zamek wnet z ziemią zrównany i car ruiny ich zasypał drogą. Dróg tych nie dojdziesz w polu między śniegiem, ale wśród puszczy dośledzi je oko. Proste i długie, na północ się wloką, świecą się w lesie, jak w skałach rzek bieg. To jest dziady część, trzecia droga do Rosji. Tu mamy. Proszę Państwa, to jest jeszcze jeden fragment naszej działalności, mianowicie dokumentacja, pamiątek po naszych zesłańcach w Sowietlandu. Tuborowicki to był obóz głównie z regionu warszawskiego Armii Krajowej. No jak zwykle Matka Boża jest naszą orędowniczką. Tutaj rzeźba w świerku z Podkowy Leśnej pana Jackowskiego są te zbiory. A to jest pan Tugut, brat rektora Uniwersytetu Warszawskiego Geologa. Moja rodzina mieszkała w jego majątku jakieś 4,5 km. Był porucznikiem Armii Krajowej. Przyjmował różne zrzuty. To jest jego siostra. Ją zapamiętałem jako kapitalnego jeźdźca, zawsze polnymi drogami i jarami do nas przyjeżdżała, skakała przez płot. Również znalazła się koło Mchaczkawy. To jest obóz, który jeszcze istniał w latach carskich. Ona tam zginęła. To jest zdjęcie bardzo dla mnie ważne. Pan Tugut, a to jest pilot Nowo-Zelandczyk, który był przechowywany
u państwa Pobudów, a potem u mego dziadka. On został zestrzelony nad Nidą przez artylerię przeciwlotniczą sowiecką, jak leciał na pomoc do Warszawy. To następna rodzina na zesłaniu, Lwowiacy, państwo Wzorkowie. Na tle takich publików. O! To jest ich dom. Ich dom. Jak oni się tam znaleźli? Otóż wysiedleni w 1939 roku udało mu się trafić do armii Andersa. Jak wrócił po żonę, po dzieci, no to już było za późno. I został. I w zasadzie to groziło im gardło. Dzięki temu, że świetnie rysowali, malowali, bo byli architektami, to namalowali jakiejś tamtejszej działaczce partyjnej, bardzo wysokopartyjnej, uzbeckiej, portret jej ukochanego z legitymacji, o takiej małej, jak się do wodów nosi. Ona była tym zachwycona i ich kryła. I wyobraźcie sobie, w takich trudnych warunkach, tam dwoje dzieci zmarło, rodzice. Żeby nie zwariować wtedy, tak, nie wolno. To jest projekt Stadionu Olimpijskiego w Lwowie, bo liczyli, że po wojnie będą pewne rzeczy zrealizowane. A to zbliżenie, prawda? Utrzymywali się również z tego, że sprzedawali obrazy robione na papierze pakowym przy pomocy kilku kolorów. To były fantastyczne rzeczy. Dotarłem do Krakowa, a to są jakieś do bajek tamtejszych wschodnich, do teatru. Udało nam się z kolegą zrobić kilka zdjęć i całe szczęście, dlatego że były przeprowadzki, nie wiadomo co się z oryginałami stało. A tu proszę państwa taka typowa kapliczka rosyjska. Widzicie co? To jest katy w wydaniu rosyjskim. Tutaj Janku tablice jest zbliżenie. Tu są pogrzebani niewolnicy oficerowie Wojska Polskiego w strasznych męczeniach zamordowanych przez niemiecko-faszystowskich okupantów jesienią 1941 roku. Jak ktoś ma dwa kamienice, może mówić dwie ciastki. Co to chodzi? Bo to taki jest rosyjskisz. No i ten Katyń był nam bardzo bliski w naszej działalności, dlatego że przecież wspominałem państwu, stawialiśmy krzyż w 82, a tutaj Janek brał udział w takiej uroczystości. Dusza odbyła się tutaj w Głogowcu, pojechaliśmy na mszę za ojczyznę. Udało mi się dzięki temu, że nie oddałem samochodu, nie zostać pobitym przy mrozie 20-stopniowym gdzieś w kącie podwórka moich rodziców, bo telefon był na podsłuchu, pojechaliśmy tam. Tam był chyba jeden z pierwszych w latach 80. postawiony przez księdza pomnik właśnie katyński i jakby był, zawsze był fragmentem drogi krzyżowej, która tam na cmentarzu jest przy kościele ustawiona. A to jest właśnie taka... A to już mamy rok 87. Informacja, że tutaj znajdują się grobowce. W 41. zamordowali. Oczywiście wiadomo kto zabił, żeby nie było wątpliwości. Dobrze. O, to jest wieniec pierwszy. Pierwszy nasz wieniec. Nie trzeba było go nielegalnie przenieść, bo on tylko został prowizorycznie zmontowany, jak widać. Eska taka na kotwicy, na Polsce walczącej. To takie nasze nawiązanie do że tak powiem, AK i kredybu. I potem rozmontowany, kwiatki pojechały oddzielnie, wszystko pojechało oddzielnie i na miejscu zostało zmontowane. A tutaj proszę jeszcze w dalszym ciągu. Ofiarom faszyzmu, oficerom polskim rozstrzelanym przez hitlerowców w 1941 roku i tam po prawej stronie tak zwanym alfabecie krzesłowym, jakbyśmy to nazywali, czyli w cyrylicy. No, coś się jeszcze... Ten krzyż to już prymas Glemca fundował. No to są już to jest, to ja byłem w 2009 roku, w 2009 i tam mi się udało powiedzieć się z
piękniejszych tekstów Kowalskiego, już bardzo skraca, ale ten chciałbym, żebyście Państwo wysłuchali, bo to w tamtym miejscu zabrzmiało zupełnie w sposób niezwykły. O Polsko, Polsko, święta, bogobojna. Jeżeli kiedyś jasna i spokojna obrócisz Twoje rozwidnione oczy na groby nasze, gdzie nas robak toczy, gdzie urny prochów pod wierzby wiosenne skryły się dumać jak łabędzie senne. Polsko Ty moja, gdy już nieprzytomni będziemy, wspomnij Ty o nas, o wspomnij. Wszak myśmy z Twego zrobili nazwiska pacierz co płacze i piorun co błyska. A dosyć, że się zastanowisz chwilę, jaka tam cisza na naszej mogile, jak się wydaje przez Boga przeklęta. A nie zapomnisz Ty o nas, o święta. Proszę postępować. No tutaj nic dziwnego, że potem jak nastąpiła katastrofa smoleńska, no to uczestniczyliśmy w różnych uroczystościach, bo mieliśmy moralne prawo przy takich wyjazdach, jakie były jeszcze w dawnych latach, włączyć się w te uroczystości. Ja to odpuszczę te teksty, panie Wolku. Dobrze. Dobrze. Tutaj jest dowód na to, że my się pojawiliśmy i pierwsze hasło, które się pojawiło właśnie to było na mszy, panie prezydencie, zwyciężymy. No i potem Solidarni 2010 sobie to ściągnęli. To jest pierwsza msza za rocznicowa, miesięcznica tragedii, katastrofy tej smoleńskiej. Kościoła jesteśmy na Miodowej i tu mamy kolejny obrazek, kiedy to już jest kolejne, jak już są marsze z katedry. Chodziło o to, że dopóki prezes Jarosław Kaczyński nie miał profesjonalnej obstawy, baliśmy się, że mogą zrobić krzywdę. Po zamachu Cyby grupy zostały wezwane i w zasadzie aż byliśmy zaskoczeni, bo się pojawiło tak ze 60-80 ludzi. Wszystko ludzie, którzy kiedyś uprawiali różne takie sporty, to się tak ładnie nazywa kontaktowe. W związku z tym mógł spokojnie chodzić. Transparent się pojawił tylko po to na początku, żeby osłonić go od tyłu. Bo z przodu wiadomo, że wszyscy patrzą, natomiast z tyłu jak się przejdzie, to może się okazać, że właśnie wtedy facet się wychyli z jakimś nieodpowiednim narzędziem. Tutaj również Joanna Likocka umieściła nasz transparent, co było bardzo miłe. A to jest to dowód na to, że uczestniczymy w różnych uroczystościach typu Marsza Niepodległości. To jest pod pomnikiem Piłsudskiego, co widać pod spodem, a tutaj jest pod pomnikiem Dmowskiego, ponieważ już teraz wiemy, jest pomnik Paderewskiego też, więc jak będziemy chodzili następnym razem, to wszyscy trzej panowie będą mieli złożone od nas wiązanki, ponieważ bez jednego, z któregoś z nich sprawa by nie wyszła. Żeby nie Paderewski, który walczył dyplomatycznie na świecie, a Piłsudski tutaj rozrabiał pułk, awanturował się wojsko, robił ten Dmowski, który prowadził swoją politykę również, ale w jednym kierunku, dzięki temu udało się Polsce odzyskać niepodległość wtedy. A to jest dowód na to, że trudno jest wystawić obraz, który się nazywa Smoleńsk, który kolega z grup malarz namalował. On tak z bliska wygląda. Nie mógł się doprosić, a jak się doprosił i wreszcie wystawił w jednym, drugim miejscu, to stracił pracę na Akademii Sztuk Pięknych. Nie ma cenzury, nie ma represji, a skąd? Proszę. No i proszę Państwa, uważajcie. No tutaj o brzuszce zapomniał, to dlatego. Prawdopodobnie tak. I teraz jeden tekst jeszcze na koniec. Jacka Maziarskiego z 1 września 89. Boję się po prostu, że już rychło zacznie się zamykanie gęby wszystkim, którzy nie zachwycają się polityką ugody i nie śpieszą się z wpadaniem w ramiona dotychczasowym właścicielom PRL, awansowanym nagle do roli sojuszników. Boję się też,
że pójdziemy w chokoli taniec tak melodii kochajmy się. Gdyby tak było, zostaniemy w tym tańcu niechybnie wyobracani, wystrychnięci na dudka. Z tej prostej przyczyny, że ani rząd, ani parlament nie mogą zrównoważyć zorganizowanej potęgi nomenklatury, która obsiadła praktycznie wszystkie stanowiska w państwie. Od gmin aż po sąd najwyższy, która ma w garści komendy milicji, instytuty naukowe, przedsiębiorstwa, redakcje, administracje i tak dalej. Tak to jest. W 1992 roku niezależne, nie tak podziemne dalej struktury przeprowadziły badania, wyszło na to, że gdyby kacyki z PZPR-u biznęli w ciągu 48 godzin obsadzają wszystkie stanowiska w Polsce. To było po 3 lata po tym. Nie będę chyba już więcej robił, tu poleczku nie zrobię dobrze tego, ale zrobię jedną rzecz. Polecam Państwu takiego twórcę jak Lech Makowiecki, syn oficera kawalerzysty i już będziemy, i to będzie koniec. Wiersz nosi tytuł Zbrodnia i kara. A kiedy wiatr historii sypnął piachem w oczy, naród nasz pacht oddano bestiom i swołoczy. Gdy pół Polski zajęła zaraza czerwona, drugą zaś jej połowę wzięła szwabska wrona, antydekalog nastał, wyzuł nas z wolności. Nie było już ni dobra, ni sprawiedliwości, a gdy zło się rozlało, mocne kłamstwa siłą na ziemi krwią zroszonej zakwitły mogiły. W czas, gdy butni mordercy, pewni bezkarności, powolgowali zbrodnią, zawsze podłości, poddano nas tej próbie pełnej okrucieństwa, byśmy sens odnaleźli, nadzieję w zwycięstwo. I naród się podźwignął. Ktoś zbudził w nas wiarę. Armia Krajowa walczy. Gdzie zbrodnia, tam kara. Gdy pierwszy Polak patrząc w oczy kata swego rzekł: w imieniu polskiego państwa podziemnego na śmierć cię dziś skazuje poprzez rozstrzelanie. Przywrócił nam normalność. Grzechów rozliczanie. Oprawcy zrozumieli, że to nie zabawa, że zbrodnia rodzi odlew. Nikt nie jest ponad prawem. Wojna się wypaliła, czerwoni wygrali, terrorem zdjęli, karki sędziów rozstrzelali. Lecz ten, który nie wierzy w sądy ostateczne, innym życie odbiera, lęka się o wieczność. Tak, zbrodniarz zwykle tchórzy, gdy padł ten żegna. Iluż na łoże śmierci z Bogiem chce się jednać, ilu z nich przeznaczenie swoje chce oszukać, zmyć spowiedzią krew ofiar, do raju zapukać. Łotr na krzyżu, skruszony, żałował za grzechy. Zdrajcy nie czują skruchy, zmarłych ranią śmiechem. Łotr na krzyżu zbawiony, z Bogiem się pojednał. Zaprzańcy chcą go okpić, im jest wszystko jedno. Jest coś, czego się boją. I jedynie tego, to w imieniu polskiego państwa podziemnego. Dziękuję Państwu za uwagę. Przepraszam, że tyle czasu zabraliśmy. Półtorej godziny. Ja usprawiedliwiam to, że w zasadzie myśmy byli skazani na zapomnienie, zwłaszcza za działalność już po okrągłym stole. I dopiero jakieś wewnętrzne przekonanie nasze, że trzeba docierać ludzi, do ludzi i przekazywać, jaka była historia, możemy przekazywać się część rzeczy dotyczących tych wydarzeń sprzed 20-30 lat wcześniej. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję za uwagę. Dziękuję za zaproszenie. Jeszcze raz przepraszam, że tak długo to trwało. Panowie
i to, co panowie przeżyli, na zapomnienie panowie nie są skazani. Absolutnie nie. To wszystko dla nas jest bardzo istotne i zrobimy wszystko, żeby zachować to w pamięci. Pan chciałby zabrać głos, tak byśmy mówili. Pani Iwonę chcieliśmy przeprosić. Przepraszam bardzo, ale jak pani nie mówiłem, że się rozgada, rozwinie się. Szanowni panie, Szanowni Państwo, nazywam się Piotr Zapad. Na wstępie chciałbym podziękować Pani Dyrektor w imieniu naszego stowarzyszenia za zorganizowanie dzisiejszego spotkania. Proszę bardzo. Ale tak szczerze mówiąc, to nie mnie się należą te podziękowania, bo najważniejszymi osobami tutaj byli panowie. Również chciałbym złożyć podziękowania osobom, które bezpośrednio tutaj wystąpiły przed Państwem. Nasze stowarzyszenie musi się pochwalić, że w naszych szeregach jest Pan Bolesław. Szanowni Państwo, jeszcze jedna taka sprawa, jeszcze dwa zdania. Historia to jest jeden z elementów, którym będzie się zajmowało nasze Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne. Historia jest bardzo ważna, bo bez znajomości historii, wszyscy o tym wiemy, nie można rozumieć dzisiejszej rzeczywistości. W szczególności dotyczy to młodzieży. Młodzieży, która niestety ma z tym bardzo duży problem. Historia to nie tylko jedna, jedyna rzecz, którą się będziemy zajmowali. Również sprawy teraźniejsze. Jeszcze raz dziękuję Państwu bardzo, że przybyliście tutaj Państwo jako współorganizator i zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Dziękuję bardzo. Jeżeli można coś dołożyć, to nie młodzież ma problem z historią, to nauczyciele mają problem z historią. Młodzież również. Dziękuję bardzo.